Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy skuwać te płytki i będziemy wynosić ten piecyk już stąd. Po wszystkim spróbujemy uzupełnić tą dziurę panelami, czyli będziemy rozpinać tutaj i spróbujemy to wszystko ładnie uzupełnić i jednocześnie uzupełnimy tutaj tak, żeby w salonie były jedne panele. Czym będziemy grzać teraz, skoro pozbywamy się pieca? Będziemy grzać tylko i wyłącznie prądem, więc tu są maty grzewcze, tutaj są maty grzewcze, a tutaj będzie klimatyzacja. Dlaczego pozbywamy się tego pieca? Chyba więcej nie trzeba mówić. Dla osób, które przed chwilą zaczęły nas oglądać, mówię od razu, nie było tutaj żadnego pożaru. Po prostu piecyk jakimś magicznym sposobem, cały czad, cały dym, zamiast do komina wywalił po prostu do salonu. Dlatego dał nam nauczkę, żeby nie brać takiego rodzaju ogrzewania do domu. Wiemy, że to jest taki pojedynczy przypadek i mogło się każdemu zdarzyć, natomiast nie mamy ochoty robić jeszcze raz malowania, jeszcze raz wymiany wszystkich mebli w domu i prania wszystkiego. Dlatego pozbywamy się całkowicie. Trzyma się. Myślałem, że będzie łatwiej, że stuknę i gdzieś tam będzie dziura i płytka pęknie, natomiast będzie trzeba pobawić się tutaj w odrywanie w taki sposób, żeby nie uszkodzić paneli, ponieważ paneli mamy, że tak powiem, na styk, więc będziemy musieli wykorzystać to, co jest. Te nadają się jeszcze, więc będą rozebrane tutaj i pójdą w ten przedsionek tutaj, natomiast tu będziemy dawać całe. I musimy tak to zrobić z głową, ponieważ mamy tylko półtora paczki. Dużo, niedużo. Powiem tak szczerze, że nie patrzyliśmy w sklepie, czy są gdzieś do sprzedania jeszcze te panele, bo były kupowane 2 lata temu i czasami jest tak, że się kupuje i nagle się okaże za jakiś czas, że już nie są produkowane, albo wzór się zmienił, albo jest jakiś inny odcień, albo coś innego. Więc mamy półtora paczki, mamy nadzieję, że nam wystarczy. Jeżeli nie, no to będziemy się wtedy martwić. Gdzie masz gogle? Właśnie po nie idę. W telefonie się mówi. No. Gogle trzeba założyć, bo jak tak strzeli w oko, to no. będzie problem. Idzie jakoś? Ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt, tak. Skąd ja to znam? Józefa przynieś. Idzie pomału, troszkę jestem zabawy, ale dajemy radę. W sumie to żona się dopadła, ja zacząłem skuwać trochę, żona przyszła i stwierdziła, że pomoże i tak się dopadła. W sumie dobry sposób, żeby się wyżyć. A co przyniosłaś? I teraz chcieliśmy wam coś pokazać, ponieważ dużo osób napisało, że piec nie miał dobrego ciągu albo nie było doprowadzone powietrze do pieca. Więc chciałem wam teraz coś pokazać. Tu jest doprowadzenie do pieca 40, czyli 4 cm. Tu jest doprowadzenie pod piecyk 50, czyli 5 cm. I teraz, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, zapal żona światło. Dobra, miało być światło, nie ogień, ale dobra. Mucha? Dobra, i teraz pokażę jaki ciąg. Jest? Żeby nikt nie... zarzucił. Tak. Żeby nikt tam nie zarzucił, że nie było doprowadzonego powietrza albo nie było ciągu. Proszę bardzo, wszystko było zrobione tak, jak powinno być. Zwłaszcza, że tutaj jest 4 cm, tu jest 5 cm, więc mogliśmy zrobić dziurę większą, natomiast wszystko było tak dobrane, żeby pod ten piecyk idealnie pasowało. Mało. Czekamy czy tak? Nie, ładuj. To będzie piło. Poza tym zostawiamy to na całą noc, to do rana sobie wyschnie. Ja mam szuflować? No i to rozumiem. Zobacz, jak to robi profesjonalista jedną ręką.
Mam ci pokazać, jak się leje grunt? Tak. No. Proszę potrzymać. Bo widzę, że się nie możemy dogadać. Tak, założę tylko kamerę, ja cię pokażę, jak to robi profesjonalista. No. No na. A jak leje to pana? No to ty teraz rozprowadzasz. A, czy jak się leje? Tak się gruntuje. Porządnym gruntem, Atlas. Zostawiamy to, jak mówiłem wcześniej, na całą noc, żeby sobie wyschło. I jutro będziemy rozpinać panele. Ściągamy listwę. Drzwi zostały zdemontowane. Tutaj praktycznie przez noc bardzo ładnie wyschło, więc jeszcze parę godzin i powinno być suche. I teraz będziemy tu rozpinać, tu. Prawdopodobnie środek rozepniemy cały. Musimy tak to zrobić z głową, ponieważ mamy tylko 1,5 paczki. Rozpięte. Zrobiłem sobie nacięcie, bo miałem ją przełamać, ale udało się w innym miejscu ją rozpiąć. Oczywiście jest to śmieć, ponieważ z tej strony była cięta i z tej strony była cięta, więc jest to śmieć. Natomiast tak, cięta była z dwóch stron, jest to śmieć. Natomiast kolejne już powinny się pomału do czegoś nadawać. Ta pójdzie tutaj, bo ma akurat połączenie tu. Więc ona pójdzie tutaj i tamte też gdzieś tutaj pójdą. Tak, tu jest kawałek, bo jest zapięcie, więc ten kawałek wykorzystamy stamtąd, a takie jak są całe fragmenty damy tutaj. Spróbujemy to zrobić tak, żeby wystarczyło. Ciężko było, ale rozpięte. Musiałem użyć dźwigni, żeby wsadzić rękę pod spód i podnieść. Mam nadzieję, że ładnie się to później zapnie, a jeżeli nie, no to będziemy się wtedy martwić. A daj, położymy tutaj. Dobra, następny. Tak będzie prościej. Później będziemy się martwić, żeby to połączyć, ale to już później. Na razie się nie będziemy tym martwić. Okej. No i to jest ostatni, tylko musimy i tak go wymienić, bo brakuje kawałka. Dobra, to nie ma sensu grać. To się sunęło, nie było? Albo teraz przesunęliśmy. Trzeba zobaczyć, bo możliwe, że przesunęliśmy. Dobra, czyli tak, te zostają, czyli ten idzie do wywalenia. Tylko, że on jest cały, więc on idzie tutaj. Oraz tego. Prawdopodobnie musimy fragment dać jakiś tutaj. Chyba, że masz u ciebie połówkę. No, od połówki, no. Połówki. Od ćwiartki. No to nie, to już nie będziemy krasić, bo tu już jest tak mniej więcej ładnie, więc tutaj tylko tak ewentualnie tą końcówkę dołożymy z tych odpadów, co zostały. Jest na tyle tego. Tu nawet jest chyba taki odpad. O, zobacz, tu masz odpad, już może z niego wykorzystać te parę centymetrów. No to trzeba sprawdzić, z głową trzeba to zrobić. Dobra, rozpinam. To jest cała, tylko była, ona jest calutka, tylko miała wyciętą tutaj. Dobrze masz? Jeszcze nie ma co zakładać jedno na drugie, bo później góra wychodzi. Tam jeszcze nie leciała. Dobra, ale odetnij tutaj, później się połączy. I teraz pytanie, co z tym? Stawiamy taki mały pasek. Przydałoby się uzupełnić, żeby później nie było, bo akurat mniej więcej wychodzi na łączeniu. Właśnie dlatego doklejamy łączenia pianek, żeby nie było identycznych sytuacji, jak tutaj widzicie, bo się układa, niby jest ładnie, prosto, co do milimetra. Idzie się tam dalej, lekko się przesunie i wychodzą właśnie takie rzeczy. I teraz będzie tutaj wchodził piasek i będzie za jakiś czas słychać, jak będzie się użytkowało, że będzie trzeszczało pod panelą, bo nie ma tej pianki wygłuszającej. Dlatego warto kupić za 20 zł głupią choćby jakąkolwiek taśmę i sobie złapać, żeby to stało ładnie, sztywno przy sobie. Pokażę wam, co zamówiliśmy i co do nas przyszło. Otwornica 110, tylko jakaś niekompletna, bo powinno być jeszcze tutaj. Dziwne, to nic, nieważne, zaraz się tym zajmę, ale nie to chciałem wam pokazać. Tu jeszcze jest
Tu jeszcze jest jedno, co zamówiłem. Grzybek wentylacyjny. Bo każdy mówi, że jest mało wentylacji, więc teraz zrobimy jeszcze wentylację w tym miejscu. O, tu będzie. Oczywiście z drugiej strony, nie w środku, więc tu będzie grzybek. Więc będzie jedna wentylacja. Tu już zakleiliśmy. Dwie wentylacje i w łazience wentylacja, więc to chciałem wam pokazać. Oraz żona zamówiła... Wow, fajnie. Zamówiła kalendarz 2022. Daj tę stronę, bo jest okno, nie będzie widać. Kalendarz 2022 z naszym logo dom25000.pl. Drewniany. Aż szkoda dotykać, bo ręce brudne. No. To nie są tanie rzeczy, to jest drewno. Rękodzieło. Rękodzieło to było ręcznie malowane, ręcznie pisane i ręcznie wydrukowane. Więc coś takiego będzie, nie wiem, w tym domu, albo w naszym domu, albo ogólnie będzie, więc fajne. Fajne. Mega nam się podoba coś takiego, bo takie rzeczy są świetne. Fajne. W drewnie. I to nie jest jakaś tandeta za 15 zł, tylko coś, co jakby nie było rok czasu, będzie u was wisiało. Więc nie mówimy, że to nasze logo jest jakieś super i tak dalej, tylko ogólnie, że to takie wykonanie w drewnie. Bo kalendarz jest raz w roku kupowany, więc warto wydać, tak jak ten, chyba 50 zł, żeby fajnie coś wyglądało. I na przykład możecie sobie zrobić na przykład tak, zamykaj lodówkę, albo nie wiem, nie jedz tyle i możecie zrobić sobie taki fajny napis. Dobra, działamy dalej, bo docięliśmy i teraz to wszystko spinamy do kupy. Tyle, tak? Mniej więcej, bo tu pójdzie tak listwa. Pięknie. No to gilotyna. To już akurat gilotyną można się bawić. Tylko żeby ona ściąga. To też chyba nie, to ci ściąga. Patrz, jak to robi mistrz. Masz tam dobrze? No. Może być. No, zmienić cię? Na pewno. Przecież to jest ciężkie, daj mnie tam. No nie, 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 będziesz się... Dobra, no to przecież... Czy masz? Nawet młotek jakiś można wziąć delikatnie stukę, żeby... Dobra, no na razie to próbujemy, tak? A później będziemy się martwić. No. Patrzę, czy nigdzie nie obciera. Nie no, jeszcze mam tutaj kawałek, ale nie duży. No to właśnie lepiej, żebyś młoteczek wziął niż tak, bo jak dotkasz, to bym nie wyciągnął. To dobra, sprawdźmy na razie tutaj, ile jest. Bo to już jest ostatnia warstwa, ostatnia. Tu się przesunęła pianka, ktoś nie złapał. Została końcówka, najgorsze chyba zostało zrobione, czy przed nami? Przed nami. Przed nami. Ponieważ musimy teraz połączyć panele jedne z panelami drugimi, a zostało nam tyle. Tyle, dosłownie. Wszystkie sztuki poszły. Nie mamy żadnej i nie zepsuliśmy żadnej. Więc to nie jest tak, że po prostu my zepsuliśmy. Są jakieś tam uszkodzenia, które były wcześniej, więc nie zostało wykorzystane, czyli tu cięte, tam cięte albo gdzieś uszczerbane. Natomiast wszystko wykorzystaliśmy i nie mamy nic.
I teraz zostało to wpiąć. Jeżeli pójdzie wszystko elegancko, no to na styk mieliśmy. No to tak jak mówię, uszkodzone, tak? No nic, spróbujemy dalej, zobaczymy czy się uda, najwyżej będziemy jakoś to kleić. Gotowe! Możecie teraz napisać w komentarzach, czy lepiej wygląda, czy optycznie jest więcej miejsca, kiedy wyleciały stamtąd te płytki, wyleciał piecyk i ten przedsionek został zrobiony w taki sposób. Nie ukrywamy, że mamy ochotę od razu lecieć dalej z płytkami tam w ganku, żeby zrobić taką ciągłość, czyli tu panele i tutaj płytki, żeby już po prostu było zrobione. Natomiast musimy się skupić teraz na gruntowaniu tych wszystkich ścian, na malowaniu, żeby to fajnie wyglądało, ponieważ chcemy nagrać Wam tylko część prac i później nie nagrywać tego, co będziemy robić w tym domu. To będzie taka niespodzianka dla Was, że w pewnym momencie zobaczycie tylko efekt końcowy. Więc prace, które tak naprawdę widzicie teraz, to są takie jedne z ostatnich prac. Później nie zobaczycie nic. Będzie po prostu przerwa w nagrywaniu w tym domu, a my pójdziemy do wykusza, czyli do tamtego domu obok. I jestem mega ciekawy Waszej reakcji, jak zobaczycie, jak ten domek przerobimy, jak pozmieniamy te wszystkie rzeczy i czy Wam się spodoba ta nowa odmiana tego domku. Więc naprawdę mega jestem tego ciekawy. Jeszcze dzisiaj zastanawiałem się, czy nie zamówimy szafy. Tak, żeby po prostu już komplet był. Jeżeli będziemy robić tutaj taką zmianę tego wizerunku, tego budynku, to przy okazji, czy tutaj nie zamówimy szafy. I czy nie weźmiemy się w międzyczasie właśnie za budynki, bo dużo nie ma roboty. No, niecałe 150. Bo tak tutaj było mierzone na 150, jest 149,8, coś takiego, więc szafa 150 taka z gotowych mebli powinna idealnie tutaj pasować. Jak nie, no to zawsze będzie można troszeczkę ten styropian oderwać, bo tu jest styropian 12 i można dosunąć. Aczkolwiek wydaje mi się, że powinno dolegać, nawet można go przytrzeć, to zawsze będzie więcej miejsca. Dobra, my się z Wami żegnamy, sprzątamy i idziemy już odpocząć, bo tak wydaje się, że co to jest dołożyć kilka sztuk paneli, a jednak troszeczkę było z tym zabawy. Trzeba było rozpiąć tu, a na końcu wyciągaliśmy tamte meble. Tak, tamte meble z kuchni wyciągaliśmy i całość rozpinaliśmy i całość zapinaliśmy. Więc to nie jest tak, że w pewnym momencie zostały wklejone, bo tutaj ćwierć milimetra, tam ćwierć milimetra i okazało się, że panele nachodziły na siebie. Później jak je przesunęliśmy w całości, to okazało się, że zrobiliśmy sobie szparę około 2 mm. No i wtedy musieliśmy po prostu podjąć decyzję, czy zostawiamy, czy rozpinamy. Więc mając do rozpięcia raptem z 4, może 6 rzędów tych paneli, to podjęliśmy decyzję, że rozpinamy wszystko, więc wyleciały stąd wszystkie meble, blaty zostały podparte i po prostu od nowa zapięliśmy wszystko. Więc wygląda to teraz według mnie fajnie. Wszystko jest wspólne. Nie ma jakiegoś tutaj podzielenia na płytki czy panele. Teraz jest panela, a w ganku będą płytki. Dobra, pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco i jeżeli jesteście ciekawi, jak ten domek się zmieni, bo naprawdę wydaje mi się, że teraz po tym wszystkim, co będziemy tutaj robić, to naprawdę zrobi robotę. Nie jedna osoba powie, że woli tą 35, ewentualnie 35 plus ganek, niż taką 50 bądź 70, bo chodzi o to, żeby zrobić domek takim, jak to tam, przejrzystym, otwartym, coś takiego, żeby on był taki, że w nim wszystko jest, co jest potrzebne i nie ma ciasnoty, jest po prostu dużo miejsca. Dużo osób mówiło, że nie ma lodówki, proszę bardzo, jest lodówka. Dużo osób mówiło, że nie ma miejsca na pralkę, proszę bardzo, jest odpływ. Kiedybyśmy wywalili to okno i zrobili taką 50, to możemy dać tutaj dużą lodówkę, a pod spodem możemy zabudować właśnie jakąś zmywarkę, pralkę i tak dalej. Naprawdę jest dużo tutaj miejsca, tylko kwestia naszej wyobraźni. Dobra, żegnamy się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.